bardzo lubimy, proszę Państwa, uniwersum wiatraczne i cyganeczki, oczywiście małe i duże. Bardzo lubimy uniwersum wiatraczne, bo tu jest po prostu ciekawie, cyganeczki małe i duże. Także widzą Państwo, troszeczkę nawet pod słońce jesteśmy, ale nam wszystko wychodzi. Radio Tok FM, Euro Conchita Extra. No dzisiaj wracam, proszę Państwa, ze szpitala. Tutaj ze szpitala Grochowskiego na rogu Aleje Waszyngtona i Grenadierów na Pradze Południe w Warszawie. Duża hipochondria w Radiu Tok FM, nerwowość i po prostu nawet w bibliotece uniwersyteckiej. Także w każdym wieku, biedne i bogate, i domne, i bezdomne, hipochondryczne, nerwowe. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie są to świadkowie Jehowy, no to to są ludzie bardzo prości. W sensie takim, że nie mają przygotowania psychologicznego. Czy ten Bóg jest, czy nie jest? Jakie słowo, jakie prawdy ten Bóg nam każe znać, wierzyć, rozgłaszać, propagować, że tak już narzucająco podejdę do tego. Euro, mówię, że euro cały czas. Radio Tok FM euro, mówimy, prawda? Radio Tok FM euro, Conchita Extra. A ekstra, to do ekstra trzeba dojechać. Przecież Państwo macie tutaj 26 i mówię już od paru dni, będę powoływać się na tramwaj, że 26 tramwaj do Tesco Extra i tam kupicie chleb po złotówce. Po co macie po 4, po 5 złotych, po 2 złote płacić za bochenek, jak możecie tylko złotówkę. No, także proszę Państwa, tutaj te kobiety są oszczędne, ja wiem, Praga Południe, bazary. Dom Słowa Bożego to się nie liczy, bo Warszawa, Słowo Boże to dwie różne opcje. Tylko w Ameryce prezydent rękę na Biblii kładzie. Tylko w Ameryce, która nie ma 300 lat, to już wielki szacunek dla Biblii. A Biblia to jest prawda. Tam właśnie są zamiary Boże, zamierzenie Boże. Tu Państwo dojadą 148 na lotnisko Okęcie Chopina. A to póki co, no to targowisko. Czyli Grochów, Uniwersum Wiatraczna, Praga Południe, gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą, w katolickiej Polsce. Buziaczki, no i proszę jeść kaczki. Także proszę Państwa, tutaj są różne opcje. No, też. Co? Też, no bo tutaj widzicie Państwo, jak cyganka tutaj ma biznes, bo zbiera pieniądze po prostu. Żebrze. A katoliczki jadą, proszę Państwa, do... To nie muszą być katoliczki, ale najczęściej, no bo skoro na 95% Warszawa, Polska jest katolicka, to kto jedzie do Ameryki? No. Także mohairs. I one się wykłócają, ale jak kaszlą, Państwo, zobaczcie. Jak kaszlą. Tutaj coś tak przechodziło, kaszlą. To chyba z tymi torbami. No. Także proszę Państwa, gdy jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, katolickiej Polsce, a przejdźmy na wiatraczne rondo, bo tu mamy tramwaj. Kochajmy tramwaj polski, kochajmy wszystko co polskie, bo wy cudze chwalicie, a swego nie znacie. Pozdrawiajcie budy, wszystkie niebieskie. Także pętla i Wiatraczna, to jest rondo Wiatraczne. To jest bardzo duże rondo, proszę Państwa. Tak to obejść dookoła, to przecież to rondo jest większe jak rondo Waszyngtona. Dlaczego? Dlatego, że to jest takie bazarowe, handlowe rondo, rozbudowane. Bardzo jest to rondo rozbudowane. Radio Tok FM, Euro Conchita Extra. Także tutaj mamy dziewiątkę tramwaj. Te dziewiątki się różnią, bo widzicie Państwo. Ta dziewiątka, to ona nie jedzie tam na Gocław, gdzie jest wiocha na płocie, gdzie był Żał, gdzie był Real, a teraz po trzecie jest Oszon, bo to się wszystko zmienia w Warszawie. Tramwaje się zmieniają, autobusy się zmieniają. Wszystko się zmienia, że te staruszki
się nie mogły nawet połapać, o co chodzi. Państwo zobaczą, że nawet tutaj pusto jest w tym tramwaju. Tam jedna staruszka się schowała. 10:32 czasu polskiego. A tak naprawdę to mówią, żeby staruszki w ogóle z domu nie wychodziły, bo jest straszny upał. 30 stopni, a poniedziałek będzie 40 stopni.